Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech rzeczach, które warto zrobić, jeśli chcesz szybciej, efektywniej chudnąć na keto czy low carb. Zapraszam! Wiele osób, przechodząc na keto, chce schudnąć. I tak naprawdę po samej ketoadaptacji i już w trakcie ketoadaptacji niektórzy osiągają tą wagę, na której im zależało, ale to wszystko zależy od tego, z jakiej wagi startujemy, jakie mamy cele, więc jeżeli dotyczy Cię ten problem, że chcesz schudnąć, jesteś już na keto, czy jesteś na diecie niskowęglowodanowej, ale to nie idzie aż tak dobrze, jak chcesz, no to cztery wskazówki ode mnie. Zwróć uwagę, czy na pewno do wszystkich czterech się stosujesz. Po pierwsze, utrzymuj deficyt kaloryczny. Musisz mniej kalorii przyjmować, niż ich potrzebujesz w ciągu każdego dnia, a przynajmniej średnio w przeciągu tygodnia, bo wiadomo, że jednego dnia mamy większe zapotrzebowanie, innego mniejsze i tak samo jednego dnia możemy zjeść trochę więcej, innego mniej, natomiast w ciągu tygodnia średnio to zapotrzebowanie musi wyjść wyższe niż to, ile jesz. I tutaj kalorie mają znaczenie, to nie jest tak, że kalorie w ogóle nie są ważne, jak niektórzy twierdzą, oczywiście, że one mają znaczenie, więc trzeba to kontrolować. Dlaczego jest to ważne na keto? Ponieważ dieta ketogeniczna, diety wysokotłuszczowe, a niskowęglowodanowe mają dużą gęstość kaloryczną. No bo 1 gram tłuszczu to aż 9 kilokalorii. W porównaniu z 1 gramem białka czy 1 gramem węglowodanów, które mają 4 kilokalorie, to naprawdę możemy, jeżeli w ogóle nie kontrolujemy tego, ile jemy, możemy zjeść dużo kalorii, będąc na diecie wysokotłuszczowej. I teraz albo po prostu to, co jesz, przynajmniej przez jakiś czas, przez ten okres redukcji, albo żeby się tego nauczyć, wpisuj do jakiegoś kalkulatora kalorii typu Fitatu, czy taki bardziej dedykowany dietą niskowęglowodanowym Carb Manager, tylko jest on w języku angielskim akurat, i po prostu sprawdzaj, albo jeśli chcesz to robić na tak zwane oko, to moja wskazówka. Wiadomo, że nie będzie to nigdy aż tak skuteczne jak dokładne sprawdzanie, no ale wielu osobom też taka metoda służy. Po pierwsze, warto wtedy korzystać głównie z tłuszczu dolewanego, jeżeli chodzi o tłuszcz w Twojej diecie, ponieważ łatwiej jest go policzyć w niż w produktach. Bo na przykład ile tłuszczu jest w boczku, no tego tak od razu na oko nie widzisz. A jeżeli po prostu weźmiesz sobie na przykład chudsze mięso i dodasz do tego ileś łyżek tłuszczu, to wtedy dokładnie wiesz ile, ponieważ jedna łyżka tłuszczu to jest około 100 kilokalorii. Czyli zobacz, że na przykład jeśli jesz 3 posiłki i do każdego posiłku dodasz 3 łyżki tłuszczu, to już masz 900 kilokalorii z samego tłuszczu. Także pilnuj to, ile tych kalorii spożywasz i jeżeli chcesz być na deficycie, to polecam Ci po prostu od swojego obliczonego zapotrzebowania odjąć od 200 do 500 kilokalorii, ale na pewno nie jedz mniej niż 1500 kilokalorii średnio na dzień, bo uważam, że niższe spożycie kaloryczne wiąże się bardzo często, prawie zawsze, z spowolnionym metabolizmem i suma summarum możesz schudnąć tak naprawdę więcej, niż jedząc mało. Druga wskazówka, bardzo ważna, zwiększ spożycie białka. Jeśli już jesteś po adaptacji, czy jeśli po prostu jesteś na diecie niskowęglowodanowej, to staraj się jeść około 30% białka. Mniej więcej, przeliczając to na gramy, uważam, że nie mniej niż 100 gramów na dobę, chociaż to oczywiście zależy od Twojej wagi, wzrostu zapotrzebowania, aktywności fizycznej i wielu innych czynników. Ale naprawdę nie bój się tego białka, ono ma udowodnione działanie wręcz korzystne na dietach redukcyjnych, dlatego że zwiększa Ci sytość, pozytywnie wpływa na Twój metabolizm, podkręca go i również efekt termiczny białka to jest jakieś 20-30%, jest dużo wyższy niż węglowodanów i tłuszczów. Co to znaczy? Efekt termiczny, czyli ilość energii, jaką Twój organizm musi zużyć, żeby to białko
strawić i wchłonąć. Więc jeżeli to jest na przykład 30%, to tak naprawdę 70% tego białka, które zjesz, to jest kaloryczność, ale 30% jest zużywane właśnie w procesie tego efektu termicznego, więc naprawdę polecam Ci zwiększyć ilość białka na swojej diecie. Punkt trzeci, i to nie jest żadna rewelacja, ale w sumie jest rewelacja, jeśli to robisz, zwiększ ilość aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest tutaj kluczem, jeżeli chcesz schudnąć, i po prostu wiadomo, że na keto możemy chudnąć nie mając aktywności, ale pod kątem Twojego zdrowia, wyglądu Twojego ciała, też tego, że jeżeli chudniemy na przykład dużo, no to ważne też jest dla wielu osób, żeby była ta elastyczność skóry, żeby nam ta skóra tak nie zwisała, żeby to ciało ładnie wyglądało. Tego nie zrobisz w żaden inny sposób jak aktywnością fizyczną. Naprawdę to jest mega, mega ważne, więc postaraj się tą aktywność zwiększyć. Ja szczególnie polecam trening siłowy oraz taki po prostu trening aerobowy. Najlepiej jest to wymieniać i taką spontaniczną aktywność fizyczną po prostu w ciągu dnia. Nie doceniamy tego, ile nam daje samo chodzenie, więc jak możesz, to po prostu się ruszaj, bądź w ruchu o tym NEAT, czyli właśnie ta spontaniczna aktywność fizyczna, i o różnych rodzajach aktywności fizycznej na keto i dietach niskowęglowodanowych były już filmy, także też tam możesz do nich zaglądnąć. Ruszaj się. I punkt czwarty, priorytetyzuj sen. Sen jest naprawdę bardzo ważnym elementem na diecie redukcyjnej i w ogóle jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. Natomiast dlaczego, jeżeli chcesz schudnąć, musisz spać? Po pierwsze, badania pokazują, że osoby, które za mało śpią, mają dużo większą szansę na to, żeby być grubsze i mają większe skłonności do nadwagi i otyłości. I też, co ważne, mamy większe skłonności do podjadania, bo jak się nie wyśpisz, Twoja grelina się podnosi i po prostu naturalnie więcej jesz i trudniej Ci się jest też oprzeć różnym pokusom tym żywieniowym. Natomiast było ciekawe badanie przeprowadzone, które Ci podlinkuję zresztą, przeprowadzone właśnie na osobach, którym sprawdzono, ile spały, i okazuje się, że osoby, które miały lepszą jakość snu, bo też ta jakość tu jest ważna, albo spały przynajmniej 7 godzin na dobę, miały o 33% większe szanse na schudnięcie i te efekty się utrzymywały. Czyli po prostu, jeżeli dobrze śpisz, jeżeli wystarczająco długo śpisz, to więcej, szybciej, skuteczniej chudniesz. W tym temacie też już były u mnie materiały, ale polecam Ci chociażby książkę Matthew Walkera. Rozglądam się, o właśnie jest. Dlaczego śpimy? Bardzo fajna taka popularno-naukowa pozycja, ale też dobrze tłumacząca wiele rzeczy, więc naprawdę ten sen jest bardzo ważny i musimy o tym pamiętać. No to jeszcze raz. 4 rzeczy, które pomogą Ci chudnąć szybciej, lepiej na dietach niskowęglowodanowych. Po pierwsze, trzymaj deficyt kaloryczny, uważaj na dużą gęstość kaloryczną tłuszczu, odpowiednio go bilansuj. Po drugie, zwiększ spożycie białka. Białko jest bardzo ważne, zwiększa Ci sytość, ma wysoki efekt termiczny, podkręca Twój metabolizm, przynajmniej 30% białka w Twojej diecie. Po trzecie, aktywność fizyczna. To wiadomo od lat, że ruch sprzyja chudnięciu. Pamiętaj o tym, żeby po prostu się ruszać. Naprawdę chodzenie to już jest coś, ale jeżeli dodasz do tego trening siłowy, to już w ogóle będzie super ekstra. I czwarta rzecz, pamiętaj o śnie. Osoby, które śpią przynajmniej 7 godzin dziennie i dobrą mają jakość snu, chudną więcej, według badań nawet 33%, więc to jest mega ważne. No dobrze, to tyle dzisiaj ode mnie w temacie odchudzania. Dziękuję Ci serdecznie za ten wspólny czas. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. Cześć!